Jerzy Czerzewski, wójt gminy Łomazy. Witamy panie wójcie w jednej z miejscowości pana gminy, czyli w miejscowości o przepięknej nazwie Dubów. To co widzimy za pana plecami to obiekt byłej szkoły. Byłej, bo szkoły tu już dawno nie ma, ale będzie coś nowego, więc w takim razie co widzimy, co trwa i czego spodziewać się w najbliższym czasie właśnie tutaj w Dubowie? W Dubowie znajduje się budynek poszkolny, który od 3 lat placówka nie funkcjonuje. Jest to budynek przedwojenny z lat 30. Jest wpisany w ewidencję gminną i wojewódzką zabytków. Od kilku lat ubiegaliśmy się o dofinansowanie na powstanie placówki, która będzie kierowana do osób niepełnosprawnych. Gmina w ubiegłym roku ubiegała się o środki z ministerialnego programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 miliony ponad 100 tysięcy złotych. W ramach tego dofinansowania, które jest 100% na powstanie takiej placówki, zostanie wyremontowany i przebudowany budynek, który się za nami znajduje. Zostaną wyposażone sale na prowadzenie zajęć właśnie w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym. Będzie to pierwszy obiekt taki w gminie Łomazy, który będzie skierowany do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Do tej pory mieszkańcy naszej gminy musieli jeździć do Białej Podlaskiej, czy też do innych gmin i od przyszłego roku taka placówka powstanie w gminie Łomazy, a konkretnie w Dubowie. Ten budynek idealnie wpasowywał się tak naprawdę w powstanie takiego centrum. Jest to budynek parterowy, który ma dużą liczbę sal. W budynku będzie sala terapii ruchu, będzie sala multimedialna, artystyczna, sala komputerowa, będzie również jadalnia, będzie pokój psychologa. Także osoby z niepełnosprawnością, a tych osób będzie mogło uczestniczyć 20, będą mogły każdego dnia, tutaj od poniedziałku do piątku, uczestniczyć w zajęciach, które będą się tutaj odbywały. W ramach tego projektu przy dofinansowaniu ze środków ministerialnych zostanie zatrudnionych blisko 8 osób, które będą prowadziły tutaj zajęcia. Głównie będą to opiekunki, będzie to oddzielna jednostka organizacyjna, także cieszę się bardzo, że przy okazji powstaną również dodatkowe miejsca pracy. Rzeczywiście w gminie Łomazy od wielu lat nie było takiego miejsca. Od również jakiegoś czasu staraliśmy się, zabiegaliśmy o pozyskanie środków. Udało się to właśnie dzięki dofinansowaniu i na dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy zajęcia dla osób starszych powyżej 60 roku życia w ramach klubu seniora. Obecnie w Łomazach tworzy się klub Malucha dla dzieci od roku do lat 3 i to będzie tak naprawdę uzupełnienie oferty, którą nasza gmina Łomazy będzie mogła przedstawić mieszkańcom gminy, właśnie skierowana do osób niepełnosprawnych. A tu muszę powiedzieć, że podczas diagnozy naszej gminy, wyniki jakie uzyskaliśmy, okazuje się, że mamy 260 mieszkańców, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności. Także jest to grupa liczna, która będzie tak naprawdę mogła w pewien sposób nauczyć się samodzielności i przystosowania do funkcjonowania właśnie w takim obiekcie, który powstanie. Prace będą trwały do listopada tego roku. Następnie zostanie pod koniec tego roku zakupione wyposażenie i chcielibyśmy w tym roku, pod koniec roku dokonać odbiorów tego budynku, tak aby po nowym roku te zajęcia mogły się rozpocząć. Cieszę się, że pracę wykonuje lokalna firma pana Zdzisława Sercheja z Łomaz, zakład stolarsko-budowlany w Łomazach. Także już pierwszego, praktycznie drugiego dnia po podpisaniu umowy wykonawca wszedł na teren budowy. Nadzór budowlany sprawuje firma Inwestcom w Białej Podlaskiej. Wartość tych prac tutaj, tej całości inwestycji? Wartość prac budowlanych, które teraz się odbywają, jest na kwotę 1 660 000 zł. Jednocześnie w tym roku zostanie zakupione wyposażenie na kwotę około 200 tysięcy złotych. Będą to głównie meble, będzie to sprzęt do rehabilitacji, będzie to wyposażenie kuchni, telewizor, pralka i wiele, wiele innych narzędzi, które będą służyły uczestnikom zajęć w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym. Widzę kilka plusów samego obiektu i lokalizacji. Po pierwsze jest to, tak jak wójt powiedział, duży obiekt parterowy, dużo sal, więc można to ładnie zagospodarować, ale również położone jest w Dubowie, czyli droga wojewódzka, dojazd praktycznie bezproblemowy z każdego miejsca gminy, jadąc w kierunku Białej Podlaskiej. No i również teren wokół. Jest dużo miejsca po to, aby wymyślić i
opracować to i przygotować to w taki sposób, żeby tym niepełnosprawnym, tym pensjonariuszom tutaj było jak najlepiej. Myślę, że lokalizacja tego obiektu jest jedną z lepszych na terenie gminy, ponieważ zastanawiając się, którym budynek mógłby się kwalifikować na tego typu centrum, to tutaj Dubów był jako numer jeden. Po pierwsze, jest to trasa wojewódzka, bliski dojazd z Łomas, z Białej. Jest to budynek parterowy, który wymagał najmniejszych przystosowań, jeśli chodzi o taki obiekt. I przede wszystkim budynek nie będzie stał pusty i to jest najważniejsze.